Cześć, z tej strony Patryk. Widzicie mnie pierwszy raz na tym kanale. Jest to kanał WebCrew, ale jest jeszcze nadal pod nazwą Tomasz Jaśniewski. Dziś chciałem zaprezentować Wam agendę frontendowo bardziej, bo widziałem, że Pan Tomek działa ze swoim tematem, więc też muszę coś ruszyć. Pozdrawiam bardzo mocno Pana Tomka. I przygotowałem dla Was prezentację, w której chciałbym omówić poszczególne rzeczy, których się nauczymy. Także może już możemy zaczynać. Pierwsza z takich rzeczy, którą właśnie tutaj mam dla Was, to jest HTML5. HTML5 jest takim podstawowym modulcem każdej strony internetowej, więc zaczniemy właśnie od tego. Wcześniej to była wersja HTML, teraz jest to ulepszony już HTML5 i będziemy od tego zaczynać, nie będziemy się skupiać troszeczkę na tych starszych wersjach, ale zacznijmy od tych nowszych. To jest taka podstawowa struktura chociażby do zapisu pliku, dzięki której przeglądarki wiedzą, jak mają wyczytywać pewne elementy, ale nie wyglądają one jeszcze tak, jakbyśmy chcieli, dlatego tutaj do tego celu będziemy musieli dodać sobie CSS3. CSS3 pozwoli nam na ładne osterowanie wszystkich elementów na naszej stronie, tak żeby one wyglądały faktycznie nowocześnie i by było można na nie chociażby patrzeć, a nie uciekać od nich wzrokiem. Kolejnym elementem, który tak dosyć językiem już w zasadzie, który jest konieczny w tworzeniu takim aktualnie stron internetowych, jest język JavaScript. To będzie nasza taka zestaw trzech elementów, trzech w zasadzie języku, bo tak naprawdę to są języki JavaScript, CSS3 i HTML5, które pozwolą nam na tworzenie stron internetowych już takich w miarę prostych. Niestety to nie wystarcza do tego, żeby być programistą frontendowym, bo pisanie takiego kodu będzie zbyt wolne, a ten kod nie będzie reużywalny, dlatego też będziemy musieli dodać do tego kilka narzędzi, które pomogą nam pisać takie strony bardziej szybciej, a w zasadzie strony, aplikacje i różnego rodzaju rzeczy. Tych kwestii domówię jeszcze bardziej później w dalszych kursach, jeżeli chodzi o to. Dlatego, zanim przejdziemy w ogóle do pisania takich aplikacji, prowadzę Was trochę drogą taką, żebyście mogli to zrozumieć przede wszystkim, jak to w zasadzie działa. I niestety nie pocieszę wszystkich tych, którzy myśleli, że na frontendzie się nie programuje, bo niestety się programuje i to dużo. Dlatego poznacie też narzędzie takie jak Node.js. Node.js to jest takie narzędzie, w zasadzie to jest silnik JavaScriptowy wyciągnięty z przeglądarki i używany przez wielu programistów. Node.js użyjemy do tego, żeby nam pomógł w tworzeniu naszych stron internetowych trochę szybciej, ale żebyśmy nie pisali tego wszystkiego od podstaw, to użyjemy czegoś takiego, co nazywa się Gulp.js. Gulp.js to jest automatyzator, który wykona za nas mnóstwo różnych poleceń. Tak jak wcześniej będziemy, jak zobaczycie, wcześniej będziemy używać pewne rzeczy, robić ręcznie, to tutaj Gulp.js wyręczy nas w chociażby takich podstawowych zadaniach, jak chociażby odświeżenie strony, czy też kompilowanie plików SCSS do CSS i mnóstwo takich dosyć rzeczy żmudnych, które musiał wcześniej wykonywać programista. Dzięki temu, że używamy Gulp.js-a, nasza praca będzie przyjemniejsza przede wszystkim. No ale niestety Gulp.js jest tylko Gulp.js-em i nadal nie pozwoli nam to na tworzenie w zasadzie takich bundli, które pozwolą na reużywanie kodu. Dlatego kolejnym takim narzędziem, które zaczniemy używać, będzie Webpack. Webpacka nauczymy się tylko w zasadzie podstaw, bo większość z tych rzeczy już używany jest w dalszych takich etapach produkcji, gdzież Webpack jest pod spodem, a z tego webpacka korzysta Vue, gdzie jest już chociażby już skonfigurowane wszystko za nas. Ale żeby wiedzieć mniej więcej, jak konfigurować takie rzeczy, no to warto też znać podstawy webpacka. Ostatnim elementem to będzie framework Vue. We Vue właśnie będziemy mogli tworzyć wyśmienite interfejsy użytkownika, które będą naprawdę interaktywne. Stworzymy mnóstwo takich rzeczy, które będą faktycznie działać i połączymy to raz z PHP-em, z którym zajmuje się tam w zasadzie Pan Tomek, czyli PHP Laravel i tej sprawy. Połączymy te nasze aplikacje, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda działanie chociażby oprogramowania rozproszonego. Takie właśnie, jakie tworzymy. Dlatego tutaj na frameworku będziemy naszą troszeczkę się zatrzymamy i później będziemy rozważać dalsze drogi tak naprawdę, co można z tym wszystkim zrobić. To by było na tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się film. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnych filmach.